Tutaj John idzie szybko pod prysznic, bo musimy się szybko gotować sami. Chciałam wam pokazać, co kupiłam Matyldzie i kilka rzeczy na Black Friday. Też kilka rzeczy zamówiłam, ale to później, jutro już wam opowiem. Kupiłam perfumy dla babci, Green Tea, Elizabeth Arden bardzo lubi. I za 30 zł kupiłam tą dużą paczkę. Kupiłam dla Matydy więcej takich warzyw na rzepę, bo mam plan, żeby zrobić taki kalendarz adwentowy dla niej. Dlatego chciałam takie dodatkowe elementy właśnie z tego i z tego. Już na 6 grudnia od Mikołaja Matylda dostanie taką Arkę Noego. No, Arka Noego. I to właśnie też kupiłam, to jest też drewniane. Nawet Emilia Liz do mnie napisała, że też ma to i bardzo jej się to sprawdzają, czy to, ta zabawka im się sprawdza, to się cieszę. Też kupiłam tutaj świątecznie po prostu takie pod herbatę, pod kawkę, takie coasters, to się nazywa po angielsku, a jak to się nazywa po polsku, nie jestem pewna, pod kubki. Dajcie znać w komentarzach, jak to się nazywa. Dla Johna. Też mu dam 6. Chowam. Kupiłam w Calcedonii rajstopy, takie zimowe, bo mają kaszmir w środku. Mi się najbardziej właśnie z Calcedonii rajstopy sprawdzają, może tak powiem, że je mam przez bardzo, bardzo długo i bardzo długo mi wystarczają. Jeszcze z tym kaszmirem nie próbowałam. Dajcie znać, jak wy próbowaliście i czy wam się sprawdzają. Wziąłam MLK. A raczej dla mnie jest lepiej, jak są za duże niż za małe. Wzięłam dwie pary, takie gładkie i jedne takie w kropki, ale ciemne. Ja bardzo lubię ciemne rajstopy. Czarne albo może mogą być szare, ale muszą być ciemne. Nie wiem, dlaczego tak mam, ale tak mam. No i też panie mnie dużo rajstop kupiłam, bo teraz jest taka właśnie pogoda rajstopowa. To też tutaj są dwupak kupiłam, to są 60 czy 80. Takie grube też rajstopy, ciemne, szare i czarne, ale czarne gładkie. Takie bardziej to są 40 też kupiłam. Też jak na cieplejsze dni. I kupiłam teraz na wesele 20, też 40, takie czarne, gdzie mi trochę wciągną brzuch. To na dużo się właśnie zaopatrzyłam i to panemie też panemu, teraz to też mi się sprawdzają. No i tak na święta kupiłam takie reindeer ears, ale przez to, że mam fajny pomysł na intro na Vlogmas, czy na nasze vlogmasy, to mam nadzieję, że jutro nam się uda to nagrać. No i takie małe zakupy, też zrobiłam większe zakupy online, ale to już wam pokażę jutro. Dobra, ja się zaczynam szykować, bo trzeba włosy zrobić, wykąpać je i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj gadam do was. No kochani, już kolejny dzień, chciałam z wami się podzielić jeszcze, co kupiliśmy, bo wczoraj byliśmy na takich dalszych wysprzedażach, jeśli chodzi o Black Friday. Kupiliśmy Johnowi taką koszulę do Tajlandii, taką otwartą, jest bardzo lekka, ale ma tutaj czapeczki świętego Mikołaja i stwierdziliśmy, że to jest tak śmieszne, że będzie mógł w tym chodzić. Chcieliśmy też kupić dla mojego taty i dla Steve'a, męża mojej siostry, ale niestety tylko były same eski i tutaj John się tak zmieścił na styk i oni są troszeczkę więksi niż John, to stwierdziliśmy, że nie będziemy ryzykować. I też kupiłam takie ściereczki świąteczne, akurat te były za 20 zł w TK Maxie, bardzo mi się podobało właśnie to drzewko i tak fajnie to wygląda.
A taki większy zakup, który był troszeczkę droższy, to były buty dla Matyldy. Powiem wam szczerze, że długo się wahałam, jakie buty powinnam kupić, jej zimowe i tak dalej. I stwierdziliśmy, że kupujemy jej te. To jest firma Bartek, nie jest sponsorowany. No to jest firma Bartek. Jak wiecie, ona już miała raz takie buty, a może nie wiecie, miała raz takie buty, nie zimowe, tylko takie trampki do biegania od nich i byliśmy bardzo zadowoleni. A co mi się podobało, że tutaj jest prawdziwa jakby wełna w środku. Ja mam podobne buty z firmy UGG, te australijskie, tak? No, patrzyliśmy się też na Imu na przykład dla niej, ale nie mieli tej uszczelnionej pięty, plus dodatkowo mieli rozmiary 12 do 18 miesięcy, tutaj jest rozmiar taki prawdziwy. Ona w zimowych butach jest rozmiar 23, a w trampkach, które chodzi, to jest 21. Po prostu tutaj ma troszeczkę, ma pół centymetra czy tam centymetr luzu, ale jak może na przykład cieplejsze skarpetki, to będzie w sam raz. Stwierdziłam, że to są naprawdę bardzo fajne, słodkie i będzie mogła zimą spokojnie w tych bucikach tuptać. No i to są takie nasze duże zakupy. Te kosztowały 100, żeby nie okłamać was, około 180 zł. Były na przecenie, bo normalnie kosztują ponad 200. Nie są najtańsze te buty, ale jak mówię, mi się takie buty zimowe tak sprawdzają i w Kanadzie, i po prostu nie będę myślała, czy jej stopa jest ciepło, czy jej jest zimno. Będę wiedziała, że jej jest ciepło po prostu, tak? No, nakładamy buty? Tak, chodź. Chodź. Ach. No, ciekawa jestem, jakie wy macie, co wy kupiliście, jeśli chodzi o Black Friday. Koniecznie dajcie znać w komentarzach poniżej, bo no po prostu jestem ciekawa. Może też mieliście jakieś deale i tak dalej. No. To tutaj prezenty przyszły z Cibo, ten kalendarz adwentowy. Ups, którym mu wspominałam. Gdzieś chcę schować te rzeczy dla Matyldy. Jak chcecie, żebym nagrała filmik o tym, to skomentujcie poniżej. Tutaj prezent dla mojego męża. Prezent dla mojego męża. There we go, który nie zwraca uwagi. I prezent dla samej siebie. Powiem wam szczerze, że szukałam takiego Gucci, ale Gucci paska. I to mi właśnie tego przypominało, było na przecenie i stwierdziłam, a co, kupię. No, ale teraz dam poczekać, czy teraz, czy później dać Johnowi prezent. Co sądzisz, John? Tak, jak jest też twój. A ty mi coś kupiłeś? No, Mikołajki mi dał. Daj. Okay. No, I want it now. No kochani, niestety też zamówiłam kilka rzeczy z home menu, ale nie dotarło. To tutaj chciałam wam pokazać, że po prostu tą wycieraczkę na przykład kupiłam i kilka takich innych drobnych rzeczy, które po prostu wam pokażę, jak dotrze w kolejnych vlogmasach. Będziecie mieć taką małą niespodziankę. Lub taki mini haul. Dobra, kochani, chciałam z wami porozmawiać o takiej przesyłarce, czy taka strona przesylarka.pl. Bardzo mi się spodobało, bo tam jest natychmiastowa wycena i porównanie ofert, że jakbym na przykład musiała coś zwrócić, to bym mogła z nich skorzystać. To jest taka usługa kurierska od drzwi do drzwi i można znaleźć paczki kurierskie w niskich cenach. Jest monitoring przesyłek i tak dalej, i tak dalej. Po prostu chciałam z wami się podzielić tą stroną, bo bardzo mi się ostatnio spodobała. No, to co, się żegnamy, tak? Pa, pa.
Kochani, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na moim kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Tak? Pa, pa! Buziaki! Wysyłajcie mi buziaki.